Witam Was. No właśnie, będę się przełamywał, tam stoi człowiek, którym jestem posłuszny. Każdy musi podzielić tym, więc jestem na ciebie. Powiem Wam tak pokrótce, ja tu jestem już praktycznie 3 lata. Miałem przyjemność jeszcze uczestniczyć w kościele, gdy było to łatura w domu. Nie skorzystałem z tego, gdyż nie wyrzuciłem wszystkiego z siebie. Długo otrzymałem takie rzeczy jak narodowość, nacjonalizm. Tego się pozbyłem. Ale zostawiłem jedno. Zostawiłem odrzucenie. Było to przez to odrzucenie trzykrotnie. Powracałem do kościoła, bo upadałem 2 razy w grzech, śpanie i takie rzeczy, gdyż nie akceptowałem się. Nie mówiłem ludziom, że ja przychodząc do kościoła, ja spotkałem Boga, ale przychodząc tutaj, ja czułem się gorszy od każdego z Was. I w końcu we wtorkową grupę, która była ten wtorek, przyszedłem do Norberta wcześniej, takie miałem pragnienie. No i Norbert oczywiście zadał pytanie, co tam u Ciebie, ja tradycyjnie omijająco, no znalazłem pracę, no mówiłeś przestań. Mówi, co to w ogóle za informacje, wiesz, znaleźć pracę. No i tam jedna blacha, potem druga blacha taka, potem trzecia taka blacha o to, że zwróć mi uwagę po prostu. I ja już powiem Wam, że już odrzucenie nabrało mocy. Skończyło się to tak, że jak tutaj Braciszek przyniósł mi jeszcze w ogóle pizzę na talerzyku, czego nigdy nie miałem, bo byłem odtrącany, to ja zacząłem się bujać na fotelu i na pytania ja zaczynam odpowiadać, że autyzm mam, że w ogóle że łzy w oczach, że jestem jakiś chory, że jestem boskim, no, jestem jedynym nieudanym boskim dzieckiem. No i Norbert do mnie mówi nagle tak, albo zmieniasz wyznanie, albo wychodzisz z domu. No i wstaję, ale mówię nie, dwa razy już uciekłem, nie zrobię tego. Usiadłem. Chwila moment, znowu mówi, i co chcesz teraz? Ja tam znowu gadam głupoty jakieś, że jestem głupi w ogóle. Mówi, albo zmieniasz wyznanie, albo wychodzisz z domu. Drugi raz chora duma, już się ubiera, wszystko ubrane, buty, szalik, czapka, kulka i powiem tak, że złapałem za klamkę i mówię, a w głowie już mam plan do dealera. I mówię, kurczę, trzeci raz tego nie robię. I usiadłem na dywanik sobie, tam grupa trwa dalej, oni opowiadają o tym, co się wydarzyło, a ja siedzę na dywanie 20 minut i w ogóle walczę ze sobą. Okupowałem ten dywan, po czym oczywiście Norbert i za co dziękuję mu i kocham go za to, odwraca się do mnie i mówi, a ty tu jeszcze jesteś? Nie było to przyjemne, ale tak się zagryzłem i mówię, wstałem i mówię, nie wyjdę. No to co chcesz z tym robić? No to wszedłem w końcu do kuchni, no i przez godzinę czasu było ble, 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 że to, że tamto, że kłamie, że ten. I on mi mówi, no już 2 razy prawie to nazwałeś. Kurczę, mówię, co, no co? I w końcu łamie się, mówię, odrzucenie, czuję się gorszy. Co chcesz z tym zrobić? Mówię, pomódl ci się o mnie. Podeszli bracia i siostry, położyli na mnie ręce, modlili się. Powiem Wam, że no, po tej modlitwie, która trwała troszkę czasu, ja musiałem przysiąść, aż mi było słabo. Po czym Norbert mówi do nich, podejdźcie, przytulcie i powiedzcie, że kochacie. Skończyło się tym, że jak ponad godzinę płakałem, ryczałem, skowytałem, chlipałem. Na koniec jak już mi zaczęło przechodzić i czułem naprawdę wewnętrzne uwolnienie, to się śmiałem, że po prostu się odwodnię zaraz. Teraz zrobimy herbatkę. Norbert mówi, napij się wody, woda oczyszcza. Ja nie lubię osobiście wody, ale jestem posłuszny Norbertowi. Człowiek nie wyprowadził mnie kocha. To wszystko od tego się zaczęło. Tak to bardzo, bardzo gniewałem się na Norberta. Bardzo często, bardzo go nienawidziłem nawet kiedyś, przepraszam za wyrazie. I wziąłem tą wodę, wypiłem 2 łyki tej wody i zacząłem kaszleć. Oni się tam śmiali, że no oczyszczasz, w końcu aż pobiegłem do łazienki i się zżygałem. Powiem Wam, że słyszałem, że tak się wyrzuca do wody, że właśnie jak puściłem pawia tam w kinie, słyszę spokoju do końca. Staram się być powściągliwy, bo braci całuję ścisłem. Czuję się kochany, czuję się dobrze. Jezus jest wielki, my musimy oddać swoje problemy. Dużo osób tutaj mówię do tych, co widzą, którzy mnie znają z życia poprzedniego, którzy myślą, że jestem nie do zdarcia. Ja żyłem w kompleksach tak naprawdę. Ja swoją siłę budowałem na tym, że nic gorszego nie można było mnie powiedzieć, niż ja myślałem. Więc ciężko było mnie skrzywdzić, ale Bóg mnie od tego uwolnił. Amen. Odrzucenie to jest pokój duch, który niszczy.
Ja dzisiaj tutaj rozmawiałem z jedną dziewczyną i ja mówiłem, że mówię, związać demona to nie oznacza wypowiedzieć ten głupi frazes, którym związuje cię duch. Wiesz, o co chodzi? Diabeł to wali w takie związania. Ty możesz sobie takich w ogóle tekstów wypowiadać 1 200 000. Rozumiesz? To nic nie znaczy. Nic. Diabeł, ja cię związuję. Wiesz, o co chodzi? Co to w ogóle jest? Związać, tak? Ja trenowałem karate, wiecie? Ja byłem uczony takiej rzeczy, że żeby wyeliminować przeciwnika, tak? To trzeba ocenić jego słaby punkt, tak? I uderzać w jego słaby punkt. Czyli najpierw czasami dobrze jest wejść w kontakt, tak? I zobaczyć, co on najbardziej osłania, tak? Bo to, co on najbardziej osłania, to najbardziej jest jego słabym punktem. A potem celować, żeby tam go uwalić. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli nazywasz problem, nazywasz grzech nazwany, to do połowy rozbrojony, ok? A grzech wyznany, to do końca rozbrojony. A kiedy grzech jest nazwany i wyznany, tak? To demon nie posiada miejsca uchwycenia. On się nie może chwycić. A więc, żeby związać demona, wyrzucić demona, tak? To trzeba doprowadzić do takiej sytuacji. Wielokrotnie ta sytuacja jest długofalowa, w której rozpoznamy słabe punkty ducha. Zadziałać w odpowiedni sposób. Demon został związany. Odrzucenie zostało złamane. Odrzucenie jest najsilniejszym duchem działającym w naszym kraju. Drugim po nim jest nieprzebaczenie. Pamiętajcie, to są dwa główne demony, które funkcjonują w tym kraju, również w Kościele. W Kościele jest tylu odrzuconych ludzi, że się w pale nie mieści. W innym wypadku, gdyby tak nie było, tak? To Kościół w Polsce byłby jak armia. Rozumiecie, o czym ja mówię? A nie jak szpital zakaźny. Armia, płaci przecież.